Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie, ale w sumie to nie jesteśmy na Palionowie, bo w sumie jesteśmy na serwerze tylko Palionowa. A jesteśmy tak naprawdę w wiosce obok, ponieważ ten koronawirus dalej tutaj nas torturuje i tak dalej. Słuchajcie, na samym początku zostawcie łapkę w górę, będzie mi mega miło. Zostawmy może tym razem, nie wiem, z 2000 łapek w górę, mniejszy program niż ostatnio. 2000 łapek w górę, będzie mi mega miło, jak dobijemy. Słuchajcie. W dzisiejszym odcinku mam mega, mega fajny pomysł. Zrobimy najbogatszy domek dla villagera. To nie wiem, czy to się uda. Patrzcie, tutaj w tym miejscu już sobie zrobiłem ender chesta i mamy mnóstwo jakichś bloków diamentowych i tak dalej. I z tego postaramy się zrobić najbogatszy domek dla villagera. Zrobimy też, damy też mu tam łóżko jakieś i tak dalej. Wszystko umeblujemy mu. Ale przede wszystkim będzie chodziło o to, żeby po prostu on mógł tam zamieszkać. Villager, to będzie najbogatsza chata dla niego. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, w którym miejscu to zrobimy, ale gdzieś tutaj w tej wiosce, mi się wydaje, możemy zrobić go w sumie... To jest taka duża przestrzeń, ja myślałem, że na jakimś wzniesieniu. Czekajcie, najpierw może znajdę takie miejsce, w którym byśmy mogli coś takiego zrobić. Myślę, że tutaj gdzieś przy tych drzewach byłoby całkiem spoko. Aczkolwiek tam też na... Ej, w sumie możemy tam zrobić na plaży, bo tam jest plaża i będzie najbogatszy domek na plaży. Ej, myślę, że to jest dobry pomysł. Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie, nawet, że się będzie przenosić ten domek gdzie indziej. Ale wydaje mi się, że na plaży byłby całkiem spoko. Czekajcie, zobaczcie, jak tutaj wygląda to i w którym miejscu by można było to mu zrobić tutaj. Albo na wodzie? Najbogatszy domek dla villagera na wodzie? No, nie wiem, w sumie nie umiem się zdecydować tak naprawdę. Gdzie by tu można... Albo na tamtej wyspie. Na wyspie. To jest to. Słuchajcie, robimy tam, na tamtej wyspie. To będzie najlepsze, co możemy zrobić. Dobra, lecę po materiały. Zbudujemy tam cokolwiek. Najtrudniej to nam będzie tego villagera zaciągnąć jakoś. W sumie to szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jak ja to zrobię. Tu w ogóle villagerów to tej wiosce nie widzę, więc ja nie wiem, tutaj chyba ten wirus bardzo szaleje i torturuje wszystkich i znikli wszyscy, tak? Naprawdę, nie widziałem tu żadnego villagera. No nie ma ich w ogóle, nie wiem, w ogóle, przerobiłem sobie w ogóle trochę domek od ostatniego odcinka. W domu też zrobiłem sobie troszkę inną podłogę, dałem sobie moje pomarańczowe łóżko, bo najbardziej lubię pomarańczowe łóżka. Nie wiem dlaczego, ale lubię po prostu najbardziej pomarańczowe łóżka. Dobra, bierzemy sobie to, weźmiemy sobie całe emeraldowe i to... Okej, okay, weźmy sobie zbroję, żebyśmy byli... O właśnie, ty, nie miałem tych butelek przy sobie, ja muszę je mieć zawsze, bo to jest bardzo ważne, bo jest bardzo ryzykowne nie noszenie tego przy sobie. Dobra, dwie mi wystarczą, coś takiego. Diamentowe, emeraldowe, złote. Tak zrobimy, żeby miał miejsce na łapkę. Dobra, i zbudujemy tam domek. Czekajcie, wezmę jeszcze tutaj obok z jakiegoś domku. Może z tego jest tutaj coś? Jest skrzynka pusta. Dobra, weźmy w sumie tą skrzynkę. Będziemy mieli i do czego tam włożyć temu villagerowi cokolwiek. Dobra, weźmy jakiegoś jednego kotła mu damy. Tu nie ma piecyka. Już ktoś zdążył zabrać. W tym domu... O, weź... O, łóżko weźmy. A w sumie weźmy wszystko. Wszystko mu tam damy. O, mordo, tutaj się palisz. Pomogę ci, dobra. Mamy pozamiatane. Dobra, lecimy zrobić ten domek. Największy, znaczy nie wiem czy największy, ale na pewno najbogatszy domek dla villagera. Bo to co tutaj mają, no to są jakieś, to są szopy jakieś. A my tam zrobimy porządny domek. Myślę, że nawet można zrobić dwupiętrowy, mam nadzieję, że mi wystarczy surowców do tego. Jak nie, no to będzie problem. Ale mamy jeszcze w skrzynce, nie no, w sumie powinno nam wystarczyć, mamy chyba tego dosyć sporo. Tu w ogóle golem się już niszczy, za niedługo to on zginie, a nie mam żelaza, żeby go naprawić. Trudno, później poszukamy. Ej, dobra, myślę, że to będzie coś super, jak tam zrobimy ten domek. Albo na tej wyspie. Ej, ta wyspa jest chyba lepsza. Taki jakby... Czekajcie, wyzerujemy to tutaj, tak, żeby była płaska ta wyspa. Na maksa. Dobra, tutaj, raz, dwa, trzy. O nie, rozwaliłem tutaj dirta jednego. Dajmy tutaj dirta, okej. Okay. Tutaj czy... Tamta jest cała z piasku, więc jest fajniejsza niby. Ale z drugiej strony ta jest o wiele mniejsza niż tamta. Więc może tutaj się mniejszy domek zmieścić. Ale możemy sobie to powiększyć, bo mamy troszkę tego piasku. Dobra, powiększmy tą wyspę może. I wtedy nam wystarczy, przynajmniej powinno. Tutaj to jest najważniejsze, żeby z tej strony powiększyć. Okej, coś takiego. I tu może jeszcze tak. Możemy w sumie zrobić tutaj, pozbyć się tego. Ej, dobra, w sumie to robimy tutaj, bo tu jest z piasku cała taka, będzie to bardziej schludne. Rozwaliłem tutaj trochę tego, mamy dużo piasku. O nie.
Dobra, bierzemy co potrzeba. Tu zrobimy tak. Tu damy w ten sposób, żeby było po prostu szersza ta wyspa, taki bardziej kwadrat, żeby z tego by się powstał. Aczkolwiek niestety, żeby to był całkowicie kwadrat. Dobra, będziemy to później jeszcze poprawiać. Myślę, że tak, ściany zrobimy na pewno z diamentów, ponieważ to jest... Tego mamy najwięcej, więc zróbmy coś takiego, do tyle. Albo do tyle, tu już przesadziliśmy o jeden za dużo. Robimy tak. Tu lecimy w ten sposób, później będziemy robić miejsca na drzwi. I tu skręcimy, okej. Dobra, i tu już wiemy, że trzeba piasek uzupełnić. Dobra, o! Nie sięgam tam do końca, dobra, tutaj tak. O, dobra, starczyło nam, ale dobrze, dobra, dajemy jeszcze tu, dobra. Mamy tak naprawdę zaznaczony domek, jak będzie powstawał. Więc zrobię jeszcze filary w ten sposób. I to będzie najbogatszy domek dla villagera, jak nic. Jeżeli znajdziecie jakiś bogatszy domek, to koniecznie wysyłajcie, ale ja w sumie to nie widziałem nigdzie. Dobra, robimy coś takiego. Podłogę bym zrobił, o, tu będziemy mieli jeszcze troszkę piasku, bo zrobimy podłogę. To będziemy mieli piasku, żeby zrobić fajniejsze te barierki i tak dalej, znaczy barierki, obramowanie jakby tego domku, w sensie to na zewnątrz, żeby było tam gdzieś po czym łazić. I tu zrobimy sobie z emeraldów chyba, tak będzie najlepiej, jak sobie zrobimy z emeraldów podłogę, ona będzie najfajniej wyglądać. Taka bogata, bo to, no po takiej podłodze to żaden milioner by się jakby nie powstydził chodzić. Dobra, rozwalmy. Wejście zróbmy może na dwie kratki, może tak być w sumie chyba. Weźmy sobie tutaj jeszcze emeraldy damy. Ej, naprawdę, to moim zdaniem to... O, już się robi noc, czekajcie, prześpimy się tutaj w tym wyrku, żeby pracować w dzień, bo w nocy to tu będą się nam moby respić i tak być nie może. To by było bardzo niekomfortowa praca. Potrzebujemy... O, będziemy potrzebowali piasku też, żeby zrobić okna. Tego nie przewidziałem, ale dobra, robimy coś takiego, że zrobimy... Okej, mam pomysł na takie nietypowe wyjście. W ten sposób, okej. Robimy... Czekajcie, myślę, czy to... No dobra, tak to może być w sumie, coś takiego. Takie nietypowe wyjście. Tu robimy jeszcze raz tak. Okej, i tu będziemy potrzebowali tego piasku więcej, żeby po prostu... Żeby nie trzeba było od razu do wody wchodzić, wiecie o co chodzi? Tylko, żeby można było wyjść najpierw na piasek, a dopiero później do wody. I zrobi... Nie wiem, czy zdążymy w tym odcinku, ale może tak, zobaczymy. Jeszcze fajnie byłoby tutaj gdzieś jakiś taki port mały zrobić, żeby po prostu ten villager mógł tutaj mieć łódkę do... Brakło nam piasku. Dobra, czekajcie, weźmy sobie tutaj, uzbierajmy jeszcze. Oj. Tu. Aj. Łopata jest bardzo szybka, ale pod wodą to nawet ona jest wolna. Dobra, tutaj dajmy jeden, tak. Tak, okej, mamy mniej więcej... Może takie coś być. No, idealnie nam starczyło. Dobra, mamy to. Zrobiłbym drzwi z brzozowego drewna. O, tam jest brzozowe. Ja nie mogę, ale mamy farta. Tak się odwróciłem, bo mówię, gdzieś tu widziałem brzozowy las, więc akurat trafił nam się brzozowy las i możemy od razu zrobić drzwi brzozowe, więc od razu po nie zajdę. I zobaczymy też z daleka, jak to wygląda. No, na razie mało okazale, ale za niedługo to będzie wyglądało o wiele lepiej. Dobra, bierzemy tak, damy tam crafting już od razu do środka, tyle nam starczy, w sumie nie potrzebujemy tego więcej. Nie no, to będzie dosyć bogate, mam nadzieję, że nikt tego nie okradnie, nikt tego nie rozwali, bo... No bo to jest jednak moje materiały, będzie mi szkoda, jak ktoś mi je ukradnie. Dobra, dajmy sobie crafting i skrzynki już od razu, damy crafting może tutaj, jedna skrzynka koło łóżka, tutaj dwie, takie coś, o i damy tu kocioł, idealnie. I robimy drzwi. Brzozowe będą wyglądać chyba tak najbardziej elegancko, mi się wydaje. Robimy pum. No, myślę, że jest w miarę okej. Dobra, bierzemy diament. Ej, może nam ich nie starczyć, więc będziemy musieli zajść po jeszcze. No ale, chociaż dach byśmy zrobili chyba ze złota. Nie da się zrobić niestety złotych... jak to się nazywało? Złotych schodów. Właśnie. Uciekło mi słowo schody. Zróbmy sobie tutaj wejście. Więc zrobimy sobie coś takiego. Tu. Tak. I musimy teraz zrobić obramowanie tego całe. Żeby to wyglądało jako tako. Dobra, coś takiego. O nie, nie tutaj.
No tu w środku nie będziemy tego wypełniać, żeby oszczędzić po prostu miejsce. No i to będzie... Ej, w sumie to w takim domku sam bym chciał zamieszkać. Naprawdę, bo to jest fajny domek, mi się podoba. Zróbmy coś takiego i w tym miejscu wejdźmy jeszcze tak. Oj, tak. Ej, może nam nie starczy tego złota też. A to nie fajnie. Dobra, weźmy diamenty. Diamenty damy. Ej, zbugował się. A, dobra. Okej. A w sumie tu są niepotrzebne, bo tu mieliśmy nie wypełniać od środka. Tam tylko dałem, żeby nie było widać, że tutaj jest dziura. Nie wypadło mi, ale dobra, trudno. I robimy teraz tak. Tu i musimy to całe wypełnić. Całusieńkie. Ej, to nam nie starczy na pewno. Ajajaj, to złota będzie, musimy dać tyle, ile nam starczy, a resztę wypełnić jakimiś emeraldami też na przykład. No bo złota to w sumie, szczerze przyznam, mam najmniej. Bo ono jest najmniej potrzebne tutaj w sumie na granie. Już mi brakło? To niedobrze, czekajcie, no to w środku zrobimy sobie tak i musimy zaraz pójść jeszcze ogarnąć jakieś złoto. Mam nadzieję, że któryś z chłopaków będzie miał. Ukradniemy i najwyżej damy mu trochę emeraldów w zamian. Dobra, na szczęście emeraldów powinno mi starczyć, chyba tak mi się wydaje. Dobra, ej, w sumie starczyło idealnie. Ostatni mi został. Dobra, coś takiego. O nie, tutaj nie, tu nie rozwalamy tego. Dobra. No i wygląda w sumie całkiem spoko, musimy i tak się wrócić, więc w sumie już pojadę. Potrzebujemy tak, jeszcze potrzebujemy szyby. Szyb też nie mamy, więc będziemy musieli koniecznie szyby jakieś ogarnąć, żeby po prostu mieć... No nie można tak po prostu przy otwartym siedzieć, a szkoda też zamurowywać to. Nie no, mi się podoba ten domek, tylko tam trzeba z boku to jeszcze zrobić. Nie no, ładny jest. Możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o tym domku. Mi się wydaje, że jest taki dosyć pokaźny i... No i w sumie warto by było w takim zamieszkać, mi się wydaje. Fajny domek. Dobra, lecę tutaj. Oj, ty biedaku. Szkoda, że nie mam żelaza, to bym go podleczył. Tam dwie sztabki by wystarczyły tylko. Dobra, polecę tutaj do tego domku. Zobaczę, czy tutaj coś Dave ma, bo w sumie my tutaj tak mało mamy. Gdyby nie te Ender Chesty, to nic byśmy nie mieli. Ajajaj, on niestety nie ma. O, mamy złota, ale niewiele. To nam nie starczy na tyle bloków, ile tam potrzebujemy. Ajajaj, to niekorzystnie. Dobra, to... Dobra, zrobimy akcję grawitację. Na szybko będziemy musieli polecieć do Palionowa. Żeby po prostu tam, żeby zabrać to, co trzeba, więc weźmiemy sobie, mamy te antywirusy, założymy sobie elytrę i weźmiemy tak, żeby tam być, jak najszybciej polecić, jak najszybciej wrócić. Mam nadzieję, że nam się to uda. Jak się nam nie uda, no to będzie lipa, bo jestem w sumie sam na serwerze. Wow, dobra, lecimy. Słyszałem, Neon mi powiedział, że jak się wlatuje do Palionowa, to się robi taki zielony... Ej, zrobił mi się zielony ekran lekko. Ej, robi się coraz bardziej zielony. Dobra, ej, mamy... Jest taka zielona poświata, widzę to. No to nieźle, to Neon nie kłamał, dobra. Lądujemy tutaj. Bierzemy szybko, co trzeba. Ej, jest tutaj trochę takie niefajne powietrze, czekajcie. Tu w te skrzynki musimy przejrzeć, jak mnie tu dawno nie było, naprawdę. Ej, mamy złoto, dobra, to nam powinno już wystarczyć. Tu mam jeszcze dwa bloki, dobra, to już nam na pewno starczy, mi się wydaje. Mamy jakiś kilof tutaj ze siliktaczem, ale siliktacza to nie potrzebujemy. O, weźmy te diamenty też. Dobra. Szybko bierzemy co potrzeba nam wziąć. Jeszcze zejdziemy na dół. Co jeszcze potrzebujemy? Szyby potrzebujemy, więc szybko jakieś szyby trzeba ogarnąć. Gdzie ja szyby dawałem? Ajajaj. Były gdzieś. Gdzieś te szyby miałem. Tylko już nie pamiętam gdzie. Aj, niedobrze. Nie mamy szyb. Może były w jakiejś skrzynce na zewnątrz. Dobra, tutaj zobaczę jeszcze, czy jak ze złotem stoimy. Dobra, zabiorę wszystko. Zabierzemy to, żeby naprawić coś tego wariata tam, co broni wioski. A on jest teraz nam tam bardzo potrzebny. Dobra, musimy wracać, bo już mi się w głowie kręci, odkąd tu jestem. Szybko. Co my tu mamy? No nie ma żadnej... Nie ma szyb? Jak tak może być? Przecież na pewno były gdzieś tutaj. Aj, a piasek? Chociaż piasek, proszę, piasek. No nie, no piasku też nie ma. Nie ma piasku, dobra, lecimy szybko jeszcze do chłopaków, może któryś z nich będzie miał. Do Dave'a, bo on ma... Ła. To nie był dobry pomysł, szybko tu wchodzimy.
Lecimy tam na jego magazyn i zobaczymy, czy on tutaj może jakieś szyby ma. Proszę, żeby miał jakieś szyby. Nie, on nic nie ma. Nie, nie gadajcie, ale ile on ma diamentów? Co za bogacz. Są szyby, ale tylko 6, to za mało. Potrzebujemy więcej. Nie, naprawdę, Davik, nie masz? O, są, dobra, mamy. Mamy szyby. Dobra, ale wystarczy nam. Lecimy, lecimy. Mam nadzieję, że tu szybko, szybciej będzie, jak stąd wyjdziemy. Dobra, wracamy z powrotem do tamtej wioski. Dobra, udało się, udało się. Nie wczytuje mi się świat. O nie, niedobrze. Niedobrze, nie wiem, gdzie lecę. To chyba przez tego wirusa. O, czekajcie, prawie się rozbiłem. Dobra. Dobra, gdzie ja jestem? W którym ja jestem miejscu? Dobra, już wiem, gdzie jestem. Lecimy tam szybko. Nie, no nie wczytuje mi się świat. Totalnie mi się nie wczytuje świat. Tak, o, dobra, wylądowaliśmy. O, wylądowaliśmy nawet zaraz obok chaty, więc w sumie spoko. Wow, Dobra, czekajcie, wylądujemy sobie na chacie, żeby... Ojejku, to nie było... To jest trudniejsze, niż myślałem, że będzie. A, dobra. Jednak nie, jednak łatwizna. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery... Idealnie bloków nam starczyło, już w sumie te sztabki nie były nam potrzebne. Wow, ale super, dobra. Przerabiamy sobie szybko jeszcze tutaj na szyby, żeby mieć... A przeróbmy wszystko. No, to już nam powinno starczyć na pewno. Dajemy szyby oczywiście, żeby mieć widok na wszystko. Ej, nie no, to jest totalnie na bogato zrobiona chata dla villagera. No myślę, że będzie zadowolony ten, którego tutaj damy. Już go nie damy na tym odcinku raczej, bo to będzie trochę trwało też, więc postaram się go tutaj poza odcinkiem zanieść. Ej no, ale ładnie, to naprawdę to ładnie wygląda. Mi się to podoba, naprawdę. Dobra, mamy taką chatę. Co tu jeszcze można by było zrobić wokół niej? Wydaje mi się, że już wszystko mamy. Ja tam bym poleciał jeszcze tego villagera, tego, jak on się nazywa? Golema! Golema bym jeszcze naprawił, dobra. Dobra, mordo, żyj i pilnuj, w porządku. Ej, nie, no naprawdę, kozacko wygląda ten domek. Mi się mega podoba. Dobra, no słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy wam się też również ten domek podoba i czy byście byli w stanie w takim domku zamieszkać. No, ja myślę, że byłbym w stanie i się w sumie zastanawiam, czy przypadkiem sobie go nie wziąć, bo w sumie na co villagerowi taki domek. Mi się bardzo podoba. No ale dobra, było, że dla villagera, więc dam dla villagera. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19. Na razie, pa, pa!